Z naszą kamerą zawitaliśmy do gospodarstwa pana Marka Czaplińskiego w miejscowości Boże niedaleko Mrągowa. Pan Marek od niedawna testuje nasze odmiany kukurydzy. Zanim dowiecie się, na które odmiany postawił, obejrzyjcie pierwszą część krótkiego filmu, w którym pan Marek przybliżył nam historię swojego gospodarstwa. W 1984 roku zacząłem gospodarzyć. Rodzice przekazali mi gospodarstwo dosyć takie dobre na tamte czasy, bo to było 11 hektarów, 9 krów. No to tak to się zaczynało. W tej chwili gospodarujemy tutaj na 196 hektarach własnych gruntów, około tak 150 hektarów mam gruntów jeszcze dzierżawionych. Gospodarstwo moje też łączy się tak jakby z gospodarstwem syna, który tu razem tak, wspólnie próbujemy to w jakiś sposób ogarnąć i ciągnąć. Jego gospodarstwo też liczy około 70 hektarów. To są dosyć dobre grunty, chociaż trudne do obsługi, do uprawy. Są to grunty klasy czwartej, przeważa czwarta klasa, ale jest też no, w granicach tak 50%, to jest nawet trójki. W tej chwili jeszcze nigdy nie robiłem ziarna, ale coraz bardziej mnie to zachęca, żeby zacząć właśnie ziarno robić. Ziarno może nie tyle suszyć, ile kisić, zakiszać w rękawy i mieć no, tą bardziej skoncentrowaną energię dla krów. Teraz zasiewamy, no, w przybliżeniu, to jest 60 hektarów, to jest kukurydza. Myślę, że w tym roku wygospodaruję troszeczkę, może 10, może 12, 15 hektarów na ziarno, żeby zebrać. Wydajność tutaj mleczna to jest około 10 tysięcy, mam tak od sztuki teraz. Stado moje takie krów mlecznych to jest 190-200 sztuk, to w takiej granicy to się zamyka. No to przez te 37 lat naprawdę zdziałał pan wiele, tak? Z tych powiedzmy 9 sztuk bydła do tutaj ponad 400, no i sam areał. Ja wiem, czy wiele, ja tylko robiłem swoje. To co czas nakazywał. Ja nieraz sobie mówię, że trzeba ten czas, w którym się jest, jakoś maksymalnie wykorzystać.